dzisiaj z plecakiem, bo jestem na pielgrzymce. Ziemskiej pielgrzymce. Moi drodzy, mówiliśmy sobie wczoraj o tym, że artykuły naszej wiary to dużo więcej niż tylko wierzę w Boga. I dzisiaj chciałem pokazać wam drogę, która nas czeka. Każdego z nas. Ona jest oczywista od momentu urodzenia. Człowiek rodzi się jako dusza i ciało. Nie chcemy wnikać w historię początków. Wiemy, że w momencie poczęcia ciało łączy się z duszą. Każdy z nas jest oczekiwany przez Boga. I Bóg dla każdego z nas ma swój plan. I ma też drogę życia dla każdego z nas. On wie, ile ona będzie trwała. My nie wiemy. Ten Wielki Post 40 dni, to możemy ustalić. Do końca roku zostało nam dni, jesteśmy w stanie obliczyć. Ale ile mamy lat, miesięcy, dni, a może godzin życia, tego nie wiemy. I dzisiaj chciałem wam pokazać krótką prezentację o drodze naszego życia. Rodzimy się jako dusza i ciało. I nasze życie trwa aż do śmierci. W momencie śmierci ciało idzie do grobu, a dusza trafia na sąd szczegółowy. Tam Pan Jezus każdego z nas zapyta, jak przeżyłeś swoje życie? I zależnie od tego, jaka to będzie odpowiedź, są trzy możliwości. Człowiek trafi albo do nieba, jeżeli żył dobrze, albo do czyśćca, jeżeli starał się żyć dobrze, ale nie zdążył odpokutować za wszystkie swoje grzechy. I trzecia opcja, o której mam nadzieję każdy z nas tylko usłyszy, a nigdy nie doświadczy, rzeczywistość piekła dla tych, którzy odwrócili się od Boga, odwrócili się od Jego miłości. Ale to jeszcze nie koniec. Trwamy w tym stanie nieba, czyśćca lub piekła, ale to nie jest koniec historii. Bo w pewnym momencie, jak czytamy w Piśmie Świętym, zabrzmi trąba. I wtedy będzie paruzja. Pan Jezus przyjdzie powtórnie. I to będzie też moment, w którym ciała nasze zmartwychwstaną. A więc dusza, która była w niebie, bądź w czyśćcu, z którego notabene trafiamy właśnie do nieba, bądź w piekle połączy się z ciałem i tak człowiek nowy, przemieniony, trafi na sąd ostateczny, gdzie Pan Bóg oddzieli dobrych od złych i da sprawiedliwą zapłatę. Ci, którzy żyli dobrze, trafią do nieba. Ci, którzy żyli źle, odwrócili się od Boga, trafią na wieczne potępienie, do piekła. Co się okazuje, jeżeli popatrzymy na ten krótki schemat historii naszego życia, okazuje się, że to nasze ziemskie wędrowanie to tylko chwila. Prawdziwa przygoda zaczyna się po śmierci. Nie traćmy czasu, aby ta nasza ziemska pielgrzymka znalazła swój finał w niebie. Ruszam. Wierzący i praktykujący, ta odznaka może się przydać. Podobno jest przepustką do nieba.